Podczas 42. sesji Rady Miejskiej w Sieradzu radni w swoich interpelacjach poruszali wiele tematów, takich jak jakość wody dostarczanej mieszkańcom, potrzeba przeglądu drzew na terenie miasta oraz przycięcie konarów ograniczających oświetlenie. Poruszono także kwestię zbliżającej się zbiórki szlachetnej paczki przed okresem świątecznym oraz potrzebę pomocy rodzinie poszkodowanej niedawno w pożarze. Dyskutowano także na temat skutków wynikających z reformy oświaty i zmiany programu. W jednej szkole podstawowej nr 10, w gimnazjum nr 1, w tym roku na przemiał idzie 17 tysięcy podręczników. No to świadczy o tej skali. Jaka to będzie skala likwidacji tych podręczników? To nie wynika z oświaty, a to wynika ze zmiany projektu, podstawy programowej. To wynika z podstawy programowej, która za tym poszła. 17 tysięcy książek w jednej szkole w jednym roku. No jeszcze potem będzie druga i trzecia klasa, czyli jeszcze za rok i za dwa też będziemy mielić. No i teraz weźmy to w skali miasta, w skali powiatu, w skali kraju. Krótki komentarz co do podręczników. Nie chciałbym dyskutować tutaj, otwierać dyskusji na temat samej reformy oświaty, ale pewnie jak te książki będą wykorzystywane przez kolejne 3-4 lata, no to może i tak wyjdzie to im plus, tak? No bo dzisiaj zmienimy 17 tysięcy, ale przez kolejne 4 lata nie będziemy kupowali po 17 tysięcy i nie będziemy obciążać rodziców tymi kosztami, tylko zapłacimy raz i wtedy ewentualnie, jeżeli ktoś zniszczy książkę, to musi za tą książkę zapłacić, ale one będą służyły powiedzmy przez kolejne 3 lata i nie będziemy musieli produkować kolejnych 17 tysięcy książek, także to może im plus wyjdzie, no nawet jeżeli byśmy te koszty podnieśli, pewnie ktoś to policzył, że tak pewnie będzie się opłacało. Kulminacyjnym punktem sesji była wizyta ambasadora Republiki Iraku Asad Abu Ghulal, który został zaproszony przez Urząd Miasta w Sieradzu. Witamy pana ambasadora Iraku w Polsce, Asada Abu Ghulal. Przepraszam. Witamy również jego sekretarza Ahmeda Al-Ami. Bardzo witamy. Witamy pana pracownika działu konsularnego Samer Tuj. Witamy serdecznie. W imieniu radnych Rady Miasta Sieradza, pana ambasadora. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jego ekscelencjo. Witam serdecznie w gościnnym mieście Sieradzu. Jego ekscelencja, ambasador Republiki Iraku w Polsce, pan Asad Abu Ghulal, został już przedstawiony. Towarzyszą mu, przypomnę państwu, pan pierwszy sekretarz ambasady Iraku i dyrektor działu inwestycji, pan Ahmed Al-Ani, oraz również jest z nami pan Samer Tuj z działu konsularnego, który pomoże nam w tłumaczeniu wystąpienia jego ekscelencji. Obecność jego ekscelencji jest dowodem na to, że możliwość współpracy gospodarczej między Irakiem a przedsiębiorcami z regionu sieradzkiego staje się realna. Dodam tylko, że od ostatniego spotkania wiceprezydenta pana Rafała Matysiaka z Parlamentarną Komisją Spraw Zagranicznych w Iraku minął niespełna miesiąc. Ta współpraca nabiera tempa. Dziś pokażemy naszym szanownym gościom miasto Sieradz i ceramikę Tubondzin, a kolejnym etapem będzie misja gospodarcza i spotkanie przedsiębiorców z Iraku i Sieradza. Ale więcej o perspektywach i możliwościach rozwoju poproszę, aby jego ekscelencja przedstawił nam Sieradzan. To bardzo szkurkum, szkur jazil. على هذا هذه الحفاوة والكرم الطيب في هذه المدينة المباركة. Chcieliśmy podziękować za gościnność miasta Sieradz, które i za gościnność państwa. وإن شاء الله يعني تتطور العلاقة بين العراق وبين مدينة شيراز. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie coraz bardziej się rozwijała do przodu. هناك علاقات طيبة بين بولندا وبين الجمهورية العراقية منذ 60 عام. Chciałbym przypomnieć o dużej wieloletniej współpracy między Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Iraku,
który trwa od 60 lat. والجمهورية البولونية والشعب البولوني الصديق وقف إلى جانبنا كثيرا خصوصا في هذه الحكومة الحالية. Pragnę zaznaczyć, że Rzeczpospolitej Polskiej oraz naród polski, przyjacielski dla naszego narodu, stali i wsparli nas w naszych trudnych czasach. Po powitaniu i przemówieniu gość zwiedził Sieradz i udał się z wizytą do fabryki grupy Tubondzin.